Dzień dobry, Anna Trenowska. Witam Państwa w środowe popołudnie i zapraszam do oglądania Kuriera Ostrowieckiego. Miasteczko ruchu drogowego otwarte. Jest to inicjatywa, która wpisuje się w oczekiwania naszych mieszkańców. Gmina przekazała dotację dla policji. A kolejne auto zakupione w ramach tak zwanego sponsoringu ze środków finansowanych przez samorządy. Seniorzy uczcili Dzień Matki i Ojca. Życzymy wszystkim dużo dobrego zdrowia. Przy szkole podstawowej nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim otwarto rowerowe miasteczko ruchu drogowego. To prezent na Dzień Dziecka od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. W ostrowieckim miasteczku ruchu są wyznaczone uliczki, rondo i skrzyżowania, a nawet sygnalizacja świetlna. Obiekt powstał w nieco ponad 20 godzin, kiedy to wymalowano linię, ustawiono ponad 20 znaków i sygnalizatory. Dzieci mają tam się uczyć bezpiecznych zachowań na drodze. Będzie też możliwość przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową. Inicjatorem powstania i fundatorem ostrowieckiego miasteczka ruchu drogowego był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, który od roku ma filię w Ostrowcu. Prezydent miasta Jarosław Górczyński, zachęcony bardzo dobrymi opiniami na temat tego miejsca, obiecał, że do końca tego roku z funduszy gminy powstanie kolejne takie miasteczko. Bardzo przyjemna uroczystość, otwarcie miasteczka ruchu drogowego na terenie szkoły nr 3 przy ulicy Niskiej i Śliskiej. Jest to inicjatywa, która wpisuje się w oczekiwania naszych mieszkańców, oczekiwania dzieci. A ta decyzja została podjęta dzięki temu, że filia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrowcu przyjęła się bardzo pozytywnie, że mamy tą możliwość, że w Ostrowcu jest możliwość zdawania egzaminów na prawa jazdy. Ta zdawalność jest bardzo wysoka, liczba osób, które przystępuje do tych egzaminów, przerosła najśmielsze oczekiwania. Stąd decyzja pana dyrektora Dawida o rekompensacie, o takim podarunku dla Ostrowca Świętokrzyskiego i o stworzeniu miasteczka ruchu drogowego. Chciałbym z tego miejsca podziękować też zarządowi województwa, w osobie przede wszystkim marszałka Jarubasa, że przed ponad półtora roku zgodził się na podjęcie takiej decyzji, aby filia WORD-u w Ostrowcu powstała, co zaskutkowało m.in. takim przyjemnym akcentem jak dzisiejsze miasteczko ruchu drogowego dla naszych najmłodszych. Prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński podpisał porozumienie z komendantem policji nadkomisarzem Tomaszem Zawadzkim dotyczące przekazania dotacji na zakup nowego terenowego auta dla ostrowieckiej komendy. We wtorek podpisano porozumienie pomiędzy gminą Ostrowiec a Ostrowiecką Komendą Policji, na mocy której gmina pokryje 50% kosztów zakupu nowego terenowego pojazdu. Gmina przeznaczy na ten cel kwotę 40 tysięcy złotych. Doceniając współpracę z Powiatową Komendą Policji, doceniając zaangażowanie policjantów, ich codzienną pracę, tą widoczną i niewidoczną, prewencyjną, zapobiegawczą, wyszliśmy z inicjatywą na wniosek komendanta, aby gmina wyasygnowała środki i dokonała wsparcia finansowego z zakupu samochodu terenowego. Dzisiaj będę miał przyjemność jako prezydent podpisać taki dokument, który zabezpieczy zakup tego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem dla Ostrowca Świętokrzyskiego. W poprzednich latach zakupiono dwa nowe auta, a teraz dzięki wsparciu gminy Ostrowiec uda się pozyskać samochód, który wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w naszym mieście. Kolejne auto zakupione w ramach tak zwanego sponsoringu ze środków finansowanych przez samorządy, w tym wypadku akurat tylko samorząd miasta Ostrowiec Świętokrzyski. W poprzednich latach zakupiono dwa samochody już i to jest tak, połowa środków pochodzi ze strony samorządów, natomiast druga część z puli komendanta głównego. Ja się bardzo cieszę, ponieważ nie ukrywam, że tabor, który jest użytkowany w komendzie, no on sporo jeździ, w związku z tym ta eksploatacja jest dosyć intensywna i każdy zakup pojazdu z pewnością wpłynie na bezpieczeństwo w Ostrowcu i w całym powiecie. Prezydent Jarosław Górczyński podziękował policji za pracę, która dała wymierne efekty. Przestępczość w Ostrowcu maleje,
są konkretne, wymierne efekty pracy policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tutaj podziękowania dla wszystkich osób pracujących w Komendzie Powiatowej Policji. Ale chciałbym powiedzieć, że też rozmawiamy o trudnych sprawach, o dopalaczach, rozmawiamy o hazardzie, który w naszym mieście jest niestety. I to są problemy, z którymi się wszyscy borykamy. To są problemy, które dotykają naszych mieszkańców, ich rodzin. I tutaj jesteśmy zaangażowani w to, by jak najwięcej działań podejmować, które będą skuteczne w walce z tego typu działalnością. Według statystyk przestępczość w Ostrowcu spada i poprawia się również jej wykrywalność. Ja dziękuję panu prezydentowi, dziękuję wszystkim instytucjom, z którymi na co dzień współpracujemy, ponieważ ta współpraca naprawdę wygląda bardzo dobrze, czego efektem jest ostatnia nagroda dla powiatu ostrowieckiego w programie Bezpieczne Świętokrzyskie, nagroda tak zwanego Koziołka. Powiat otrzymał trzecie miejsce i to jest efekt działania nie tylko policji, ale samorządów wszystkich, łącznie z Urzędem Miasta. I nie ukrywam, że z Urzędu Miasta wpłynęło na najwięcej tych różnych inicjatyw, które są później, zostały później bardzo pozytywnie ocenione przez kapitułę nagrody. Mam nadzieję, że w kolejnych latach również uda nam się zdobyć kolejne wyróżnienia z korzyścią dla wszystkich mieszkańców. Gmina planuje rozbudowę monitoringu, który umożliwia skuteczną walkę z przestępczością. W tej chwili wykonywane są prace na terenie naszego stadionu KSZO. Budujemy tam pełen monitoring wizyjny i głosowy, który będzie spełniał wymagania ustawy o imprezach masowych. I mogę Państwa zapewnić, że miasto przystąpi również do rozbudowy monitoringu wizyjnego na terenie miasta z uwzględnieniem miejsc wskazanych tutaj przez Komendę Powiatową Policji, przez naszą Straż Miejską. Ten system monitoringu będzie rozbudowywany. On przynosi wymierne korzyści i prewencyjne, i zapobiegawcze, i później jako materiał ewentualnie dowodowy. Uważam, że to jest ruch w dobrą stronę i będziemy rozbudowywać już jako miasto bezpośrednio system monitoringu wizyjnego na naszych ulicach. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki informuje, że materiały sprawozdawcze i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad każdej części walnego zgromadzenia oraz sprawozdanie i raporty biegłej rewident z badania sprawozdania finansowego spółdzielni za rok 2014 są wyłożone do wglądu w zespole członkowsko-samorządowym oraz w sekretariacie w pokojach nr 17, 18 i 16 Biura Spółdzielni, osiedle Stawki 47 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15 oraz w pokoju nr 2A w godzinach od 15 do 20. Tradycyjny Dzień Ojca i Matki uroczyście świętowali seniorzy klubu działającego w osiedlowym domu społecznym Malwa. Był słodki poczęstunek oraz występy dzieci z klubu Progres. Klub seniora w osiedlowym domu społecznym Malwa działa już od kilkunastu lat. W każdy wtorek organizowane są tam spotkania towarzyskie, podczas których seniorzy miło spędzają wolny czas. Na tych spotkaniach zarząd klubu przygotowuje również specjalne imprezy z okazji różnych świąt. W ubiegłym tygodniu świętowano Dzień Matki. Spotykamy się tutaj właśnie z okazji Dnia Matki, ale nie tylko, ponieważ za miesiąc, 23 czerwca, obchodzić będziemy Dzień Ojca, to połączyliśmy te dwie uroczystości i spotykamy się tutaj z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca. Podczas spotkania seniorzy bawili się przy dźwiękach muzyki i uczestniczyli w różnych konkursach oraz mogli obejrzeć występ dzieci ze szkoły tańca Progres. Broń palna, pokazy samoobrony czy technik wojskowych. Takie atrakcje czekały na wszystkich gimnazjalistów obecnych podczas dnia otwartego, który odbył się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego. Placówka szkoleniowa ZDZ w Ostrowcu aktualną pozycję na rynku usług edukacyjnych zawdzięcza szerokiej ofercie usług, 30-letniemu doświadczeniu, a także pełnej profesjonalności na każdym etapie prowadzenia kształcenia. Dynamiczna, wykwalifikowana kadra, nowoczesne zaplecze lokalowo-sprzętowe oraz zaangażowanie w rozwój i wykształcenie młodzieży, jak i dorosłych pozyskały powszechne zaufanie klientów. Wysoki poziom oferowanych usług edukacyjnych zapewnia system zarządzania jakością.
Wszyscy, którzy przybyli tego dnia do szkoły, mogli obejrzeć m.in. pokazy musztry wykonane przez uczniów klas wojskowych, pokazy posługiwania się bronią, czy prezentację umiejętności uczniów z zakresu samoobrony. Od 7 lat kształcimy w zawodach technik logistyk i technik informatyk z innowacją pedagogiczną, policyjną, wojskową i strażacką. Także od 7 lat współpracujemy z uczelniami wyższymi, szkołami mundurowymi, gdzie młodzież odbywa staże i praktyki. Oferujemy naszej młodzieży wyjazdy zagraniczne w ramach projektów kończącego się Leonardo da Vinci i Erasmus+. Piszemy dla naszej młodzieży projekty, które stanowią ważną część ich edukacji i przygody z wyjazdami zagranicznymi, ze stażami zagranicznymi. Możemy zaoferować również zdobycie drugiego zawodu. W budynku przy ulicy Furmańskiej 5 realizujemy kursy i szkolenia zawodowe i tam wyposażamy młodzież w drugi zawód. Również w tym roku szkolnym planujemy pisanie projektów typowo zawodowych dla naszych uczniów, gdzie oprócz zajęć pozalekcyjnych mają zajęcia jeszcze dodatkowe, na przykład z zakresu nurkowania, z zakresu jazdy konnej, obozy narciarskie również są realizowane w tych projektach, również nauka pływania, zajęcia z samoobrony, technik interwencji, sztuki walki, więc młodzież, która podejmuje naukę, później jest wyposażana w dodatkowe kwalifikacje, umiejętności i rozwijanie swoich zainteresowań, jak i hobby. I to już wszystko, co dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę. A kolejne nowe wydanie Kuriera w piątek o stałej porze. Serdecznie zapraszam.